Eliza, młoda i oddana pielęgniarka, wraca do szpitala po wyczerpującej nocnej zmianie. Choć zmęczona, czuje w sobie tę nieodłączną motywację, aby pomagać pacjentom. Kiedy przekracza próg oddziału, otacza ją znajomy zapach dezynfekcji i szpitalnego powietrza, który na przemian przywołuje wspomnienia dramatycznych chwil i radości związanych z sukcesami pacjentów. W tle słyszy zgiełk personelu medycznego, ale Eliza, choć zmęczona, trzyma się wyprostowana, gotowa stawić czoła kolejnym wyzwaniom. W pewnym momencie pielęgniarka dyżurna, Ania, zbliża się do niej z poważną miną. Zanim Eliza zdąży zapytać, co się stało, Ania informuje ją, że na oddziale przyjęto pacjenta o nazwisku Ryszard Dębowski, znacznego bogacza z miasta, który trafił tu w stanie krytycznym z powodu ciężkiego zatrucia. Eliza słyszy nazwisko i momentalnie przypomina sobie artykuły w lokalnej prasie, w których Ryszard Dębowski był często wymieniany jako hojny filantrop wspierający lokalne organizacje charytatywne. Nie mogąc ukryć swojego zdziwienia i niepokoju, Eliza prosi Anię o więcej informacji. Dowiaduje się, że stan Ryszarda jest bardzo poważny i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Bez wahania Eliza zgłasza się do dyżurującego lekarza, gotowa zaoferować swoją pomoc i doświadczenie w opiece nad pacjentem. Mimo zmęczenia, czuje, że ta sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i zaangażowania. Eliza otwiera drzwi pokoju Ryszarda z lekkim niepokojem w sercu. Wchodząc, natychmiast dostrzega go leżącego na łóżku w stanie, który przeraża. Jego oddech jest płytki, a twarz blada. Wszystkie alarmowe sygnały w jej umyśle natychmiast się włączają. To nie jest typowe spotkanie z pacjentem. Zbliża się do łóżka, starając się zachować spokój i profesjonalizm. Ale kiedy zaczyna wykonywać swoje pierwsze czynności pielęgniarskie, jej dłonie nieco drżą. Ryszard zaczyna mówić, ale jego słowa są niezrozumiałe, jakby wypowiadane w stanie snu. Eliza stara się go uspokoić, mówiąc cicho i łagodnie, choć głęboko w środku czuje niepokój. Zna protokoły postępowania w przypadku pacjentów w stanie agonalnym, ale nigdy wcześniej nie miała do czynienia z tak dramatyczną sytuacją. Mimo to stara się skupić na wykonywaniu wszystkich niezbędnych czynności, aby zapewnić Ryszardowi jak największą szansę na przeżycie. Delirium Ryszarda sprawia, że trudno jest mu skupić się na swoim otoczeniu. Jego myśli zdają się błądzić w labiryncie niespójnych obrazów i dźwięków. Eliza obserwuje go uważnie, próbując zrozumieć, co może być przyczyną jego stanu. W międzyczasie przekazuje informacje o sytuacji do lekarza, aby ten mógł podjąć dalsze kroki w leczeniu pacjenta. Mimo emocji wzbierających w jej wnętrzu, Eliza stara się zachować profesjonalną postawę i skupić się na zapewnieniu pacjentowi jak najlepszej opieki. To pierwsze spotkanie z Ryszardem zostanie jej w pamięci na zawsze, a doświadczenie to sprawi, że z jeszcze większym zaangażowaniem podchodzić będzie do każdej kolejnej sytuacji, jaką spotka na swojej drodze pielęgniarki. Eliza stara się skoncentrować na pacjence, gdy nagle jej telefon komórkowy dzwoni. Zerkając na wyświetlacz, widzi, że to numer nieznany. Z niepewnością odbiera rozmowę, nie mając pojęcia, kto mógłby ją teraz dzwonić. Głos na drugim końcu linii brzmi nerwowo i zdenerwowanie Alicji, żony Ryszarda. W jej tonie wyczuwa się panika i desperacja. Proszę panią, jak się mój mąż czuje? Co się z nim dzieje? Pyta, ledwo powstrzymując łzy. Eliza zdaje sobie sprawę, że to moment, w którym musi zachować spokój i przekazać informacje w sposób delikatny, ale jednocześnie rzetelny. Starannie dobiera słowa, usiłując uśmierzyć troski Alicji, jednocześnie zachowując profesjonalizm. Pani Dębowska, rozumiem, że to dla pani trudny moment. Chciałabym poinformować panią, że Ryszard jest pod stałą opieką personelu medycznego. Jestem tutaj i czuwam nad jego stanem. Proszę być spokojna, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ryszardowi. Alicja wciąż brzmi zaniepokojona, ale słowa Elizy zdają się nieco ją uspokajać. Przekazuje Elizie, że natychmiast połamie do szpitala i prosi o dalsze informacje na bieżąco. Eliza obiecuje, że będzie utrzymywać ją w ciągłym kontakcie. Po zakończeniu rozmowy Eliza czuje ciężar odpowiedzialności, który spoczywa na jej barkach. W takich chwilach docenia wagę swojej pracy i znaczenie komunikacji z rodziną pacjenta. To nie tylko kwestia opieki medycznej, ale także wsparcia emocjonalnego, którego potrzebuje każdy pacjent i jego bliscy w tak trudnych chwilach. Po kilku dniach intensywnej opieki medycznej Ryszard Dębowski zaczyna wykazywać oznaki poprawy. Jego stan stabilizuje się,
a lekarze są optymistyczni co do jego dalszego powrotu do zdrowia. W końcu przychodzi czas, kiedy pacjent może opuścić szpital i wrócić do swojego domu. Aby zapewnić Ryszardowi dalszą opiekę i wsparcie podczas rekonwalescencji, decyzją lekarzy oraz zgody samego pacjenta, Eliza zostaje przydzielona do zadania opieki domowej. To dla niej zaskakująca propozycja, ale jednocześnie czuje się zaszczycona, że zaufano jej tę ważną rolę w procesie powrotu Ryszarda do zdrowia. Po przeprowadzeniu szczegółowych przygotowań Eliza wreszcie przyjeżdża do domu Ryszarda, gotowa podjąć nowe wyzwanie. Znajduje się teraz w zupełnie innym otoczeniu, w prywatnej przestrzeni pacjenta, która może być zarówno wyzwaniem, jak i przyjemnością. Jej zadaniem będzie teraz nie tylko monitorowanie stanu zdrowia Ryszarda, ale także pomoc mu w codziennych czynnościach, rehabilitacja oraz zapewnienie mu wsparcia emocjonalnego. Eliza czuje na sobie presję i odpowiedzialność, ale jednocześnie też determinację i gotowość do pomocy. Praca w domu Ryszarda to dla niej nowe wyzwanie, ale także szansa na bliższy kontakt z pacjentem i lepsze zrozumienie jego potrzeb. Eliza podejmuje się tego zadania z determinacją i zaangażowaniem, gotowa pomóc Ryszardowi w powrocie do pełni zdrowia. W miarę jak dni mijają, Eliza staje się nie tylko pielęgniarką, ale również częścią życia codziennego w domu Ryszarda. Jednakże opieka nad pacjentem nie jest jedynym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć. Zabierając swoją córkę, Anię, ze sobą do domu Ryszarda, Eliza musi pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Często Ania bawi się w pokoju Ryszarda, bądź spędza czas na podwórku, gdy Eliza zajmuje się pacjentem. Dla Elizy jest to czasem trudne, gdyż chciałaby dać córce więcej uwagi, ale jednocześnie musi skoncentrować się na świadczeniu opieki nad Ryszardem. Jednak to nie jedyne wyzwanie, przed którym staje Eliza. Zauważa, że żona Ryszarda, Alicja, rzadko kiedy przebywa w domu. Nawet wtedy, gdy Eliza przychodzi, aby opiekować się pacjentem, zauważa, że Alicji nie ma w domu. Staje się oczywiste, że Alicja nie interesuje się stanem zdrowia swojego męża. Rzadko kiedy pyta o jego kondycję, a nawet nie pojawia się w domu przez całe dni. Eliza czuje się zaniepokojona tą obojętnością. Rozumie, że ludzie radzą sobie z takimi sytuacjami na różne sposoby, ale widok takiej obojętności ze strony żony Ryszarda sprawia, że czuje smutek i złość. To dodatkowo zwiększa obciążenie emocjonalne dla Elizy, która czuje, że musi być nie tylko pielęgniarką, ale także wsparciem emocjonalnym dla Ryszarda, który cierpi nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Po kilku dniach opieki nad Ryszardem, Eliza zaczyna dostrzegać niepokojące symptomy, które nie pasują do typowych przypadków zatrucia. Pacjent nadal odczuwa niepokój, mimo poprawy stanu zdrowia, co prowadzi Elizę do zastanowienia się, czy zaistniała sytuacja może być wynikiem czegoś więcej niż tylko przypadkowego zatrucia. Zaczyna przypominać sobie szczegóły zdarzeń, które miały miejsce przed hospitalizacją Ryszarda. Wspomina jego reakcję na pewne podejrzane okoliczności, które nie były typowe dla jego codziennego życia. Czuje, że istnieje możliwość, iż Ryszard mógł stać się celem celowego działania. Te podejrzenia stają się coraz bardziej nasilone, gdy Eliza odkrywa pewne nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych i obrazie klinicznym pacjenta. Jest przekonana, że musi podzielić się swoimi obserwacjami z lekarzem dyżurującym, aby podjąć odpowiednie kroki w celu zbadania sprawy. Czując na sobie presję i odpowiedzialność za życie pacjenta, Eliza kieruje się zdecydowanie do lekarza dyżurującego. Opowiada mu o swoich obserwacjach i podejrzeniach dotyczących możliwego celowego zatrucia Ryszarda. Lekarz słucha jej uważnie, a potem zwraca się do niej z prośbą o przedstawienie wszystkich dostępnych dowodów i szczegółów, które mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji. Eliza czuje się zmieszana, ale jednocześnie zdecydowana na to, by wyjaśnić tę tajemniczą sprawę i zapewnić Ryszardowi sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo. To dla niej nie tylko obowiązek zawodowy, ale i moralny, który prowadzi ją do podjęcia kroków w celu rozwikłania zagadki tajemniczego zatrucia. Pewnego poranka, gdy słońce właśnie zaczynało promieniować swoje pierwsze promienie, Eliza postanawia zabrać swoją córkę, Anię, do domu Ryszarda. Zawsze lubiła, gdy Ania mogła trochę pobawić się wśród innych dzieci, a Ryszard cieszył się obecnością dziecka, co sprawiało, że atmosfera była cieplejsza i przyjemniejsza. Gdy Ania bawi się z zabawkami w pokoju Ryszarda, drzwi nagle otwierają się, wpuszczając do środka Alicję, żonę Ryszarda. Wraz z nią wchodzi notariusz, a ich obecność w pokoju sprawia, że atmosfera staje się nagle napięta. Eliza wychwytuje złowieszczą wymowę rozmowy, gdy Alicja zaczyna wydawać polecenia Ryszardowi. Słyszy, jak Alicja wydziera się na Ryszarda,
Każe mu spisywać testament na jej korzyść, a notariusz tylko bierze udział w procedurze. Eliza czuje, że coś jest nie tak. To zdarzenie wywołuje u niej głębokie poczucie niepokoju i podejrzeń co do prawdziwych intencji Alicji. Mimo że Eliza nie jest bezpośrednim uczestnikiem rozmowy, to obserwuje każdy gest, każde spojrzenie, każde słowo. W głębi duszy czuje, że jest to coś więcej niż tylko formalna wizyta notariusza. To wydaje się być jakby kolejny kawałek tej zagadki, którą zaczęła rozwiązywać od momentu podejrzenia celowego zatrucia Ryszarda. Po zaskakującym wydarzeniu z wizytą notariusza Eliza czuje się coraz bardziej zaniepokojona. Jej podejrzenia wobec żony Ryszarda, Alicji, stają się coraz silniejsze, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że potrzebuje pomocy, aby zgłębić tę sprawę. Decyduje się więc na krok, który do tej pory wydawał się nieunikniony, zwraca się o pomoc do swojej starej przyjaciółki, detektywa prywatnego, Marzeni. Znała ją od lat i zawsze podziwiała jej zdolności detektywistyczne oraz niezachwiany instynkt. Spotykają się w kawiarni, która była ich ulubionym miejscem na wspólne rozmowy. Eliza opowiada Marzenie o swoich obserwacjach i podejrzeniach dotyczących zatrucia Ryszarda. Opowiada o dziwnych zachowaniach Alicji, wizycie notariusza i złowieszczej atmosferze, która towarzyszyła temu spotkaniu. Marzena słucha uważnie, a jej spojrzenie staje się coraz bardziej poważne w miarę opowiadania Elizy. Po wysłuchaniu całej historii Marzena kiwa głową, wyrażając zrozumienie. To brzmi niepokojąco, mówi. Musimy zbadać tę sprawę, ale musisz być gotowa na to, że może to być niebezpieczne. Eliza przytakuje, zdając sobie sprawę z ryzyka, ale także w pełni zaufując w umiejętności swojej przyjaciółki. Wspólnie ustalają plan działania i zobowiązują się do współpracy, aby rozwikłać tę tajemnicę i doprowadzić sprawiedliwość dla Ryszarda Dębowskiego. To spotkanie daje Elizie nową nadzieję i determinację, by kontynuować walkę o prawdę. Współpraca z Marzeną obiecuje być kluczem do rozwikłania zagadki tajemniczego zatrucia i odkrycia prawdziwych intencji osób zaangażowanych w tę sprawę. Po spotkaniu w kawiarni Eliza i detektyw Marzena rozpoczynają intensywne śledztwo mające na celu rozwikłanie tajemnicy związanej z zatruciem Ryszarda Dębowskiego. Pierwsze kroki kierują ich podejrzenia w stronę żony Ryszarda, Alicji. Detektyw Marzena zaczyna analizować wszystkie dostępne informacje, przeszukując dokumentację medyczną Ryszarda oraz zgłoszenia szpitalne. Odkrywa pewne nieprawidłowości i niejasności w relacjach Alicji dotyczących wydarzeń poprzedzających zatrucie Ryszarda. Jest to wystarczająco poważny powód, aby zwrócić na nią uwagę jako potencjalnego podejrzanego. Eliza i Marzena przeprowadzają również serię wywiadów z personelem medycznym, pacjentami i pracownikami domu Ryszarda. Stopniowo układają się klocki tej skomplikowanej układanki, a wszystkie ślady prowadzą w kierunku Alicji. Detektyw Marzena nie spocznie, dopóki nie zbierze wystarczających dowodów, aby potwierdzić swoje podejrzenia. Przeprowadza obserwacje, zbiera nagrania i dokumentuje wszelkie podejrzane zachowania Alicji. W międzyczasie Eliza również angażuje się w proces, pomagając Marzenie w analizie medycznej dokumentacji i świadectw pacjentów. W miarę jak śledztwo się rozwija, coraz bardziej ujawnia się złowieszcza prawda o relacjach między Ryszardem a jego żoną. Eliza czuje, że jest na tropie czegoś dużego, co może mieć ogromne konsekwencje dla życia Ryszarda, a może nawet dla całej rodziny. Wszystkie drogi prowadzą do Alicji. Detektyw Marzena i Eliza wiedzą, że muszą działać szybko i ostrożnie, aby ujawnić prawdę i doprowadzić sprawiedliwość dla Ryszarda. Eliza czuje dreszcz emocji, gdy w końcu staje przed komisarzem policji, aby opowiedzieć o swoich obserwacjach i podejrzeniach dotyczących zatrucia Ryszarda. Jest to moment, na który czekała z niecierpliwością, ale jednocześnie pełen niepokoju. Wie, że prawda, którą się podzieli, może mieć ogromne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych. Komisarz prowadzi przesłuchanie w profesjonalny sposób, zadając Elizie pytania dotyczące jej obserwacji, relacji z pacjentem oraz podejrzeń względem Alicji, żony Ryszarda. Eliza starannie opowiada o swoich doświadczeniach, wspominając dziwne zachowania Alicji i jej wizytę z notariuszem. Słowa Elizy wywołują zdziwienie i zainteresowanie u komisarza. Zaczyna on zestawiać fakty i analizować wszystkie dostępne informacje, starając się układać w głowie obraz tego, co mogło się wydarzyć. Rozmowa skupia się na próbie zrozumienia motywów i okoliczności związanych z tajemniczym zatruciem Ryszarda. Eliza stara się być jak najbardziej pomocna, udzielając szczegółowych odpowiedzi na pytania komisarza.
Nie ukrywa swoich podejrzeń ani nie wstrzymuje informacji, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej mrocznej tajemnicy. Po zakończeniu przesłuchania Eliza czuje, że wzięła na siebie ogromną odpowiedzialność. Jej słowa mogą mieć kluczowe znaczenie dla postępowania śledczego i doprowadzenia sprawiedliwości. Ale jednocześnie czuje ulgę, że w końcu mogła podzielić się swoimi obserwacjami z odpowiednimi organami ścigania. Po przesłuchaniu w szpitalu Eliza czuje, że musi podjąć kolejne kroki w walce o wyjaśnienie tajemnicy związanej z zatruciem Ryszarda. Detektyw Marzena organizuje konfrontację między Elizą a Alicją w nadziei na odkrycie prawdy i doprowadzenie sprawiedliwości. Konfrontacja odbywa się w małym, sterylnym pomieszczeniu, gdzie obie kobiety siedzą naprzeciwko siebie, a detektyw Marzena czuwa nad całością. Eliza czuje pulsujące napięcie w powietrzu, gdy spojrzenia jej i Alicji spotykają się w zaognionej wymianie. Eliza zaczyna oskarżać Alicję, mówiąc, że podejrzewa ją o próbę zabicia Ryszarda dla pieniędzy. Opowiada o swoich obserwacjach, podejrzeniach i dowodach, które zdobyła podczas śledztwa. Twierdzi, że wszystkie ślady prowadzą do Alicji i jej ukrytych motywów. Alicja jednak zapiera się, twierdząc, że jest niewinna. Odrzuca oskarżenia Elizy jako absurdalne i bezpodstawne. W swojej obronie opowiada, że kocha swojego męża i nie miałaby nigdy zamiaru mu zaszkodzić. Zapewnia, że nie miała nic wspólnego z zatruciem i nie wie, kto mógłby chcieć zrobić krzywdę Ryszardowi. W tym momencie emocje sięgają zenitu. Eliza czuje, że stoi na skraju odkrycia prawdy, ale jednocześnie czuje się zagubiona w labiryncie sprzecznych twierdzeń i emocji. Detektyw Marzena uważnie obserwuje obie kobiety, starając się odczytać każdy ich ruch i gest w poszukiwaniu jakiejkolwiek wskazówki, która mogłaby rozwikłać tę tajemnicę. Dalsze śledztwo detektywa Marzeni prowadzi do odkrycia szeregu kluczowych dowodów, które jednoznacznie wskazują na winę Alicji w związku z tajemniczym zatruciem Ryszarda. Po wielu godzinach analizy dokumentów, przesłuchań świadków i dogłębnego badania związanych z Alicją informacji, zaczynają układać się w kompletny obraz wydarzeń. Detektyw odkrywa, że Alicja miała motyw do dokonania zbrodni – pieniądze. Ryszard był jednym z najbogatszych ludzi w mieście, a jego śmierć mogłaby zapewnić Alicji spadek, który zawsze marzyła. Jednak to nie tylko pieniądze. Detektyw odkrywa, że między Alicją a notariuszem istniały ukryte powiązania finansowe, które mogły służyć jako zachęta do działania. Po drugie, detektyw Marzena udaje się ustalić, że Alicja miała środki do przeprowadzenia zbrodni. Była odpowiedzialna za przygotowanie posiłków dla Ryszarda, co dawało jej dostęp do jego jedzenia i napojów. To idealna okazja do podłożenia trucizny, która mogłaby pozostawić niewidoczne ślady. Ostatecznie detektyw odkrywa, że Alicja miała okazję do dokonania zbrodni. Jej niestabilne małżeństwo i rosnące niezadowolenie z życia z Ryszardem stworzyły klimat sprzyjający planowaniu i realizacji zbrodni. Dodatkowo fakt, że często nie było jej w domu, umożliwiając jej manipulowanie sytuacją w sposób, który nie budziłby podejrzeń. Gdy wszystkie te klocki układają się w kompletny obraz, detektyw Marzena czuje, że odkryła prawdę, której poszukiwała. Ale jeszcze przed nią stoi ostatni krok, ujawnienie tych faktów i postawienie Alicji przed odpowiedzialnością za swoje czyny. To odkrycie jest momentem przełomowym w całej sprawie. Detektyw Marzena i Eliza czują, że są na progu końca swojej trudnej, pełnej napięcia misji. Jednak prawdziwa walka dopiero się zaczyna, gdy muszą stawić czoła Alicji i jej obronie. Po wielu tygodniach intensywnego dochodzenia i przesłuchań, dochodzi wreszcie do momentu, na który wszyscy czekali, aresztowania Alicji i postawienia jej przed sądem. To dzień, który okaże się przełomowy dla sprawy Ryszarda i jego rodziny. Alicja zostaje zatrzymana przez policję na podstawie zebranych dowodów, które jednoznacznie wskazują na jej winę w związku z próbą zabójstwa Ryszarda. Jej zatrzymanie wywołuje falę emocji, od ulgi i satysfakcji po ból i złość. Sąd rozpoczyna proces, podczas którego Eliza staje się kluczowym świadkiem oskarżenia. Udziela szczegółowych zeznań, potwierdzając podejrzenia detektywa Marzeni i prezentując dowody, które świadczą o winie Alicji. Opowiada o swoich obserwacjach, podejrzeniach i roli, jaką odegrała w rozwikłaniu tajemnicy związanej z zatruciem Ryszarda. Jej zeznania są mocne i przekonujące, a wrażenie, jakie robi na sądzie, jest ogromne. Jej profesjonalizm, determinacja i odwaga są podziwiane przez wszystkich obecnych w sali sądowej. Jest to moment, w którym Eliza czuje, że naprawdę może wpłynąć na przebieg sprawiedliwości i doprowadzić do wydania sprawiedliwego wyroku. Po długich tygodniach procesu,
Sąd ogłasza wyrok, Alicja zostaje uznana za winną próby zabójstwa i skazana na długą karę pozbawienia wolności. To wyrocznia sprawiedliwości, która daje poczucie ulgi i zadowolenia wszystkim zaangażowanym w sprawę. Dla Elizy, detektywa Marzeni i wszystkich tych, którzy walczyli o prawdę, to moment triumfu. Sprawiedliwość została spełniona, a Ryszard i jego rodzina mogą teraz skupić się na powrocie do normalności, po tych trudnych i burzliwych czasach. Dla Elizy to również moment refleksji, nad jej rolą w całej sprawie, nad siłą i determinacją, której musiała się trzymać, oraz nad znaczeniem walki o prawdę i sprawiedliwość, nawet gdy ścieżka była trudna i pełna przeszkód. Dla Alicji to koniec drogi, która przyniosła jej konsekwencje za jej czyny. Ale dla Ryszarda i jego rodziny to początek nowego rozdziału, w którym mogą odbudować swoje życie i spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Po zakończeniu wielkiej sprawy, Eliza powraca do swojej codziennej rutyny jako pielęgniarka w szpitalu miejskim. Ale po przeżytym doświadczeniu jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Sprawa Ryszarda Dębowskiego zostawiła w niej trwały ślad, który nie mógł być zatarty. Wracając do pracy, Eliza czuje się zmęczona, ale jednocześnie silna i zmotywowana. Przez całe miesiące prowadzenia śledztwa, stawiania czoła trudnościom i walce o sprawiedliwość nauczyła się wiele o sobie i o świecie, w którym żyje. Zdaje sobie sprawę, że nawet w najmniej spodziewanych sytuacjach może pojawić się zło, ale ważne jest, aby walczyć o sprawiedliwość i bronić niewinnych. Jej doświadczenie pokazało jej również siłę wspólnoty i solidarność międzyludzką. Spotkała wielu ludzi, którzy byli gotowi pomóc w trudnych chwilach i podać jej rękę, kiedy potrzebowała wsparcia. To te relacje, które zbudowała podczas sprawy Ryszarda, dają jej teraz siłę i nadzieję na przyszłość. Jednak mimo, że ta historia dobiegła końca, Eliza wie, że nigdy nie przestanie walczyć o sprawiedliwość i prawdę. W pracy jako pielęgniarka, w swojej społeczności i w życiu codziennym będzie kontynuować walkę z niesprawiedliwością i bronić tych, którzy są najsłabsi i najbardziej bezbronni. Dla niej ta historia jest nie tylko zakończeniem jednego rozdziału, ale również początkiem nowego. Jest gotowa na to, co przyniesie przyszłość, wiedząc, że nawet w najciemniejszych chwilach zawsze jest nadzieja i siła do walki o lepszy świat.